W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak mało zarabiają hordy, jak zacofane są technologicznie, innowacyjności też nie posiadają, bardzo słabi generałowie. Hordy są mega niestabilne i tylko dla prawdziwych prosów. Oj rad, dawno nie było żadnej hordy u mnie na kanale, a że śledziłem ostatnio rozmowę na Discordzie na temat podbijania świata jako horda, to jakoś naszła mnie ochota na to. I padło właśnie na jedną z moich ulubionych hord i już mówię dlaczego. Oirat ma przepotężne idee, które pozwalają nam jeszcze szybciej blobować i podbijać, czyli to co hordy lubią najbardziej. Niesamowicie mocne drzewko misji, które pozwala nam podbić terytoria od Mingu aż po Polskę. Jakby tego było jeszcze mało, no to na koniec dostaniemy jeszcze tańsze prowincje do podbijania reszty świata i jeszcze stabilniejszą hordę, żeby spokojnie brać po 200-300 overextensji. A, jeszcze nie wspomniałem o tym, że mamy naprawdę przekosmiczny government. Zobaczcie, National Manpower plus 20, Land Force Limit Modifier plus 20, czyli jeszcze więcej armii. Z Oiratu można też dość łatwo stworzyć dwa potężne imperia, Yuan oraz Mongolię. Oba są wyrąbiste do podboju świata, które chcecie, to bierzcie. I myślę, że dzisiejszy odcinek skończy się na utworzeniu właśnie jednego z nich. Myślę też, że możemy spokojnie uderzyć po dwa kałapek, jeżeli byście chcieli zobaczyć właśnie podbój świata jako Yuan albo Mongol Empire. Co wy na to? Dajcie znać łapkami. Nasz władca to przepotężny dowódca. 5 w szoku, 5 w manewrach, no czyli szybko łapiemy przeciwnika i spuszczamy mu łomot. Jedyny jego problem to, że jest stary i może szybko umrzeć. Zatrudniamy doradców, nie martwcie się, Ming sponsoruje. Mamy jeden estate, więc też nie jest to jakoś trudne do ogarnięcia. Więcej manpowera! Więcej kawalerii, więcej najemników, więcej okazji na nebie z kodem Lukas 3% zniżki, więcej generałów, przydałby się jakiś z lepszym siege'em, więcej sojuszników, w sumie nie wiem po co, ale ich weźmy. A, misje, no tak, tutaj może was kusić, żeby wziąć to nawracanie religii, nie klikajcie tego, lecimy w żółty szamanizm. Dyplomatę, jednego do Mongolii poprawiać relacje, drugiego do Mingu budować spy network. Armie zrekrutowane i na pozycji. Atakujemy z Cassius Belli Take Mandate of Heaven. Wszystko za 50% mniej. Teraz jedyne co, to czekamy, żeby gdzieś tutaj pojawiły się wojska chińskie dowodzone przez tego cesarza. To nie on, to też nie on. Tutaj nikt nie dowodzi. O, i jest nasz byczek tutaj schowany. Zanim dotrzemy do cesarza, no to trzeba tutaj trochę armii chińskich rozbić. Trochę ich miażdżymy. O, ale cesarz już nadchodzi. Patrzcie, leci tutaj. O, do tej prowincji. Pach, pach, pach. The capture of Ming Emperor. Cesarz jest nasz. Ej, myślałem, że to jego głowa. No i z takimi bonusami to ja Ming mogę bez problemu podbijać, dopóki żyje nasz obecny władca. Od pierwszej wojny z Mingiem naprawdę sporo zależy, więc tutaj najpierw połączmy moje armię najemników i kawalerię i lećmy poczyścić te rozpierzchnięte staki wojsk Mingu. Mamy duże bonusy, więc trzeba z tego skorzystać, niszcząc po prostu ich armię, żeby mi jeszcze tutaj nie okupowali moich terytoriów, ani mongolskich terytoriów. I następnie skierujemy się na Beijing, chociaż tutaj widzę, że znowu nadciągają kolejne staki Mingu. Ming teraz ma dużo najemników, których może wciąż rekrutować, no tylko ich uzupełnienia są znacznie niższe. Okej, wszystko oczyszczone, no to myślę, że czas najechać Beijing. Zamiast 30 dni mamy 22 dni oblegania, chyba że mi się trafi jakiś mistrz oblegania, ale niestety chyba nic z tego. No i po dłuższym wysiłku Ming padł i odpalił nam się przepotężny event, który daje nam władzę nad całymi północnymi Chinami. Easy! Armię z Hanem wysłamy na czyszczenie tych buntów chińskich w danym regionie. Mandat przy okazji spadł do zera, a zerowy mandat to gigantyczne kary do jakości armii, jak i manpowera w danym kraju, czy też najemników. Tylko on wciąż tych najemników ma. Jednak połączyłem moje armie, bo takie staki 20 tysięcy najemników mogą niestety no, rozbić moje 10 tysięcy kawalerii, więc dokoptowałem sobie również najemników i chodzę i w pierwszej kolejności czyszczę właśnie armię najemne Mingu. On wciąż może je rekrutować, no tylko zapasowy manpower tych staków najemników jest zerowy, więc raz je wyczyścicie i problem z nimi znika. W sumie fajnie, bo Ming nawet po przegranych wojnach nie rozpada się obecnie, co jest dość ułatwiające w naszej rozgrywce dalszej.
Warscore jest i zjadamy tutaj cały ten paseczek, pieniądze bierzemy na maksa, fortece przejmujemy, żeby nie musieć ich zdobywać za jakiś czas. Stolicę przenoszę do Karakorum. Kogoś to może dziwić, że prowincja górska i tak dalej, ale mamy tutaj Silk, co jest najważniejsze. Mamy tutaj centrum handlu, co jest super ważne, oraz do Yumen trafia cały handel z Chin. Wyjście stąd mamy tylko jedne do Samarkandów, co powoduje, że łatwo jesteśmy kontrolować ten handel. Oraz cały teren Chin możemy dodać do Trade Company. Palimy całe Chiny. Moja strategia będzie taka wymagająca trochę spalenia tutaj wszystkiego, wszędzie i tak dalej, kumulowania dużej ilości punktów. No i następnie centralizuję statey w naszej nowej stolicy, żeby tam się wszystko zbierało. Z tych Chin naprawdę mało co zostanie. Korujemy, a za resztę punktów to technologię wprowadzamy. Wszystko leci do Trade Company. Ach, ta innowacyjna horda, no. Pierwszy kraj na świecie, który wprowadza w czwarty poziom technologii. Oczywiście, w naszej stolicy budujemy wszelkie budynki, bo to jest bardzo potrzebne. Zaczniemy od świątyni. Ming może być naszym rywalem, wyjebiście. Zaczynamy teraz taki troszeczkę cykl. Resetujemy obecnie trus z Mingiem poprzez atakowanie jego trybutariuszy, wasali, sojuszników. White Peace z Mingiem. Nie biorę od niego nawet pieniędzy. A 5 lat później znowu go atakujemy. No ale wcześniej jeszcze kilka rzeczy trzeba zrobić. Odpalamy sobie misję na Horse Unity. Więcej manpowera zawsze na propsie. Jest wreszcie piąta administracyjna technologia. Build idei, który zamierzam grać, to pierwsze humanistyczne, drugie ofensywne, trzecie dyplomatyczne, czwarte administracyjne, a piąte to zobaczę. I wreszcie nadszedł czas na drugą wojnę z Mingiem. Znowu Mandate of the Heaven Cassius Belli i lecimy z koksem. Ta wojna jest równie łatwa jak poprzednia. Carpet Siege! I znowu podpisujemy pokój, bierzemy ile możemy fortec, 2500 golda i tutaj granicę z Koreą, żeby ją zaatakować. Palimy, centralizujemy, atakujemy na pauzie sojusznika, wasala, trybutariusza, whitepisujemy Ming. Jak wyliczone! Równo 100%! Inflacja jak za Morawieckiego. Divination! To chcę jednak. I znowu kolejny unrest w dół. Wypuszczam wasala Shun. Tutaj na północy. No, nasza stolica ma już 26 deva. Całkiem nieźle. 20 innowacyjności jako horda. Przecież to jest śmieszne. Oh my god, ja zarabiam! W międzyczasie Mix sobie zbankrutował. Tylko potracił trybutariuszy. To jest problem. Trzecia wojna z Mingiem, tutaj się wypuścił jakiś wasal z niego, więc będziemy brali terytoria, żeby go również podbić jak najszybciej. Easy! W międzyczasie zintegrowałem wasala, jego prowincję centralizujemy, potem ostatujemy i możemy wykonać misję Claim the Khanate. W sumie nie wiem po co mi ta misja, bo ona nic nie robi. Przed końcem wojny czyścimy buntowników Mingowi. No i bierzemy kolejne spore kawałki ziemi. Tutaj odetniemy buntowników Shun, więc wszystko do nich trafi za chwilę. Znowu paliby, paliby, paliby. Cesarz uciekł na Tajwan. Wypuściłem wasala Xi, bo tutaj jeszcze nie widziałem tych buntowników. No i atakujemy Deli i Ning. Deli? Dali, sorry. Jak już tyle hajsu mamy, to tutaj będę stawiał te budynki na Goods Produce. Bo jednak spory zapas tego hajsu jest splądrowania Chin co jakiś czas. Znika Niang. O, Ming znowu ma bankruta. Znika Dali. I w sumie tutaj na stepach wprowadźmy sobie nową instytucję za development. Wszystkie tereny Dali są mega biedne, więc przekażę je Xi. A z Xi i Shun w sumie to robię sobie marchię. A my tutaj przez Dai Wei wyjdziemy w Indochiny i Indie. Atakujemy Koreę. Od Korei bierzemy pieniądze i północne terytoria, żeby nikt inny mi jej nie podbijał tutaj. A te lepsze weźmiemy kolejnym razem. I w sumie odkryłem, że lepiej jest na początku klikać centralizację, a dopiero potem palenie tych prowincji. Taki protip. Ten moment, kiedy wasi buntownicy się piorą. Kto wygra? Kto wygra? Który buntownik? O. Któż by się spodziewał? Pierwsze co wziąłem z rozwinięć ery to War Taxation, to akurat nam się chyba najbardziej tutaj przyda. Doktrynę morską dla hordy, jaką by tu przyjąć? Myślę, że weźmiemy galerki, bo na nich oprzemy naszą flotę. Możemy mieć już armaty, ale już mnie nie stać na to za bardzo, no to dorabiam tylko po 3 armaty do armii. Kolejna wojna z Mingiem, któż by się jej spodziewał?
Skoro już zarabiam, no to od Mingu pieniędzy brać nie będę, za to wezmę trochę tutaj tych terytoriów, tylko może trochę mniej tych tutaj na brzegu, żeby coś jeszcze oddać moim wasalom, żeby ich tutaj urośli. No, myślę, że jest Gites. Złamiemy zaraz rozejm, atakując Ryuku bez CB. Znowu zapomniałem wziąć tej kopalni złota. No trudno, weźmiemy następnym razem. Ona i tak nie jest jakoś nam super nam potrzebna. W sumie to wyliczone. Ale dobra, atakujemy Koreę, żeby tutaj whitepisować Ming jak najszybciej. Koreę, Ryuku, idioto. Okej, okay, a teraz czas na dość upierdliwą wojnę, bo będziemy atakowali Chagatajów. Skie są o tyle upierdliwe, że tutaj nigdzie fortów nie mam, nigdzie nic nie mogę bota zatrzymać, on tu przychodzi i sobie po prostu okupuje co chce. I muszę jeszcze daleko latać po stepach, żeby teraz Nogajów i Transoksjanę wyjąć z tej wojny. Kończymy Nogajów i bierzemy od nich pieniądze, jak i spalamy stolicę. No, armie Transoksjany walczą. Nie rozbiliśmy ich w pył. Ale pieniążki są, pieniądze są, war reparations są oraz spalona stolica jest. No i pięknie bierzemy taki ciąg tutaj prowincji wszystkich, żeby zdobyć też te fortece tutaj dość upierdliwe w późniejszym etapie do zdobywania za każdym razem. Tutaj jest kopalnia złota, którą też wreszcie zdobywam. Będziemy ją zaraz rozwijali. Atakujemy Sarayong, przy okazji Tsang. Tsang chyba będzie naszym trybutariuszem mogło być. Ciekawe, czy ja tego mogę używać. Renesans w naszej stolicy bardzo szybko się wprowadza. Skończył nam się też trus z Mingiem, więc go znowu zaatakujmy. Kolejna idea, którą bierzemy, to oczywiście idea ofensywna. Ona jest za mocna dla hord, żeby tego nie brać. National Unrest minus 1, Years of Separatism minus 5. Chociaż w sumie Horde Government Ideas teraz... Patrz, National Unrest minus 2 to jeszcze lepiej. No ale ofensywne dadzą nam dyscyplinę, dadzą nam Siege Ability, dodatkowy Force Limit i jeszcze wzmocni naszych generałów, więc raczej pójdę standardową rozgrywkę dla Hordy. No, teraz cóż, ja tylko zjadam Chiny. W sumie to zapomniałem o czymś takim, że ja tutaj mogę cały czas tych trybutariuszy ustanawiać, co jest w sumie dla mnie super ważne. O, Afganistan się zgodzi być naszym trybutariuszem. Bardzo fajnie, przyda nam się ten kraj tutaj. Rozwinąłem naszą pierwszą kopalnię złota. Atakujemy! Dajwej! Awa, dawaj swoje wojsko! Bum, 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 bum! Oj, wykorzystałem te słoniki. Niecnie. Pieniążki robią brbr. No i w sumie też możemy zacząć budować nasze state house'y zmniejszające gathering. Juuu! Bo masakra, to Dajwej to musi mieć wysoko dewowe prowincje. Czas na szybki wpierdziel hordą na północy. Atakujemy Jianzu. Będę chciał mieć granicę z Donghai. I wszystkie te państwa na trybutariuszy na koniec ustanowię. Easy job. Kurde, już tyle zarabiam. No to chyba czas dobudować więcej armat. 50 punktów innowacyjności w 1504. To jest naprawdę dużo. Czy ja dobrze cały czas wiesz, że nie widzę tykania do przejścia do kolejnej ery? No bez jaj. Nie ma nigdzie protestantyzmu. Nie odpalił się. A mamy rok 1506. Kolejna reforma. No to lecimy pod gathering. Dużo go będę potrzebował. Wreszcie skończone dwie pierwsze żaróweczki zapalone. I lecimy po politykę. National Unrest Years of Separatism. A Japonia sama mi się wystawia. Nie będę narzekał, mając tutaj z nimi granicę. Żegnaj, Koreo. Ktoś tu się staje imperium. Ta horda no, jest taka zacofana, bardzo ciężko się z tym gra. I chyba teraz na coś dostajemy claimy na Tybet. Teraz możemy dodać kulturę akceptowalną, albo, jeżeli dobrze pamiętam, uczynić mongolską naszą główną. I chyba wszystkie scalamy w jedną teraz. Dziwnie te kultury wyglądają, trzeba może było tutaj podbić to do końca. Wreszcie! 1509! Jak nie potrzeba, to nigdy nie ma tego renesansu. Nie wiem, może pierwszy raz papież zadziałał i opóźnia reformację. Mam dziwny problem. Mam kapa punktów i nie mam gdzie ich wydawać, bo to administracyjne. Kusi mi trochę, żeby przejść na sunnizm i tutaj wziąć War Score Cost versus Other Religion minus 15%. Byłoby to mocne, tym bardziej, że już no, pogan za bardzo nie potrzebuje. Powiem wam, że to mnie aż boli. Chociaż dobra, wiem jak mogę to wykorzystać lepiej. Myślałem, że wykorzystam to na spalanie dewa, ale to bez sensu. Ja mam zbyt biedny kraj na to wszystko. Transoksjanę to my będziemy atakowali za jakiś czas. Zerwimy ich sojusz z Afganistanem oraz pieniążki i zmienię się na ten sunnis. Zdobędziemy ten monument. Przecież gdzieś tu jest Alhambra. Ona też jest dla nas mega. Z Mingu to dużo nie zostało. Rok 1513 i w sumie zaczynamy wchodzić do Indii. Naszym pierwszym celem będzie Delhi.
Bum, 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 poczuj ten szum. Głupie Deli mi się tu wbiło i psuje mi plany moich podbojów. No to czas rozwinąć drugą kopalnię złota. No, trochę wojen naraz już zaczynam prowadzić, no ale przecież wcale mi się nie spieszy. 1527, terytoria Góra Jatu zajęte, stajemy na granicach Bachmanisu. W międzyczasie zjadamy Tajwan, dojadamy Ming, rozwiązując mandat niebios. Ładnych mam generałów, nie? Wojska Bachmanisu też nie stanowią wyzwania. No i wreszcie Religious Wars. Wzięte. Idea dyplomatyczna wzięta. Możemy podbijać. Mogę już więcej brać? Oj, dużo więcej. Zaczynam przeginać. Oh my god, to jest pierwszy bunt, jaki mi się odpalił od dobrych 50 lat. Bo zobaczcie, dużo ich nie mam. 1542. Większość sunnickich Indii zjedzonych. Czas na kraje Hindu. Ładnie to zaczyna wyglądać. 1550. W sumie True Hair of Timur by nie było, ale gdybym złamał trusy. Gdzie ja mam zarojestriańskie prowincje u siebie? Patrzcie na tą listę, już trochę tych religii możemy mieć akceptowalnych. I nie powiem, tutaj najlepsza z nich dla nas to będzie Hindu. Tolerancja heretyków, innowierców, Barbaric Despoilers. Dzięki temu mogę palić skuteczniej prowincje. Naprawdę, paradoks, powinien wprowadzić jeden guzik, który jest na maksa potrzebny. Skasuj wszystkie posiadane przez ciebie budynki na danym obszarze. Naprawdę, to by było bardzo, bardzo potrzebne, bo i tak wszędzie muszę niszczyć te głupie świątynie, żeby tutaj gathering house'y postawić. No, albo w tym wypadku workshopy, to jest masakra. A co ta Austria? Co ona zjadła? 1560 to już w zasadzie został nam VG Jangar do zjedzenia. Zapamiętać, 300 overextensji to za dużo, nie brać tyle. W międzyczasie jeszcze podbiłem w Indochinach Ayutthaya, żeby dostać pierwszy nasz monument Grand Palace of Bangkok i go rozwinąć, bo mam problemy z gatheringiem, a ten monument zwiększa jego maksymalną ilość o 15% na ostatnim ulepszeniu. I w sumie zdecydowałem, że jednak na kolejne idee, bo będzie mi brakowało raczej tego gatheringu dość długo i szybko, wezmę jednak administracyjne, bo 25% plus 15% to dodatkowe 40% gatheringu. To naprawdę sporo. Każdy wie, że najlepszą strategią obrony jest atak. Moi władcy chyba się klonują, bo to już trzeci taki. 2-5-5. Masakra, myślałem, że tylko takie bugi są na modach, że prowincje są popsute. Zobaczcie, idę do tej prowincji, a idę realnie do tej prowincji. Desantujemy się na Filipiny. Vajrayana become the new state religion of Oirat. Kuszące, bo ta religia ma dużo monumentów. No, tylko zbiada na tą religię to dla mnie upadek. Mógłbym wtedy zbudować ten monument i ten monument, jak i kilka innych w tym regionie, ale chyba sobie podaruję. 1577, Filipiny są nasze. Wróćmy do Indochin. Tutaj teraz trzeba kończyć zabawę. W sumie dojście do Malaki już otwarte. Ciekawe, czy te wszystkie państwa z regionu Malaki zjem na jedną wojnę. No prawie. Ilu buntowników? Okej. Trochę przesadziłem. Global Trade odpalił się u nas. No któż by się spodziewał? Rok 1602. A nasz Oirat dość ładnie się prezentuje. Co prawda Japonia nie zdobyta, ale priorytet to jednak Persja oraz tutaj stepy od Osmana. Co prawda miałem utworzyć imperium teraz, ale już mi tak psycha siada, że jeżeli teraz nie wrzucę wam tego odcinka, to pewnie go nie dostaniecie nawet i przez tydzień kolejny. Więc zdobędę i utworzę imperium w kolejnym odcinku, o ile będziecie chcieli. Pamiętajcie, 2 kałapek i nagram wam kolejny odcinek, a teraz chyba po tym, co się biorę do Hiszpanii, albo Crusader Kingsa. Której z tych dwóch? Ciekaw jestem, czy Europę oraz Afrykę podbiję w kolejne 100 lat, bo chyba byłoby to możliwe. Na koniec pokażę wam jeszcze naszą stolicę, 586 deva i taką ciekawostkę. To jest 10% naszego deva, którego posiadamy ogólnie, ale największą bekę to mam z ilości posiadanych przeze mnie marynarzy. 86 miesięcznie, mając praktycznie całą Azję dla siebie.